We must give thanks to God. The day I have prophesied to you has arrived. Everything I told you has come true. The authorities who tried to take me from you are now in the loving embrace of my family. Save for one. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it, for years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. No dobrze, słuchajcie, czyli po wpadnięciu do rzeki udało nam się przetrwać dzięki tutaj jednemu tubylcowi, także który udzielił nam pomocy. Słuchajcie, tutaj są świeże ciuchy, czyli możemy się w tym momencie przebrać, także ja w tym momencie będę się przebierał. Także okej, słuchajcie, jak widzicie możemy sobie dobrać twarz według naszych potrzeb. Oczywiście nic szalowego wam, szczerze mówiąc, no nie ma. Myślę, że ta pierwsza, a ta druga twarz to jest najbardziej taka, najbardziej racjonalna. Słuchajcie, zostawimy chyba sobie tą pierwszą twarz, także myślę, że możemy kontynuować, możemy sobie ją trochę też przyciemnić, no i jak też widzicie, możemy tutaj wybrać sobie odpowiednią fryzurę do naszej twarzy. Myślę, że najlepiej będzie tutaj pasowała fryzura Adriana Monka, ale nie. Myślę, że tutaj zostawimy sobie o właśnie coś w tym stylu na tej fryzurze. Do tych gościu chociaż trochę wyglądasz niż z filmu Pearl Harbor, ale no cóż, tak to miało też pewnie wyglądać. No, zrobimy sobie czarne włosy. Czyli w tym momencie ta postać nasza wygląda tak jak teraz. Okej, okay, czyli nasze tutaj już postać została potwierdzona. No i teraz wybieramy sobie nasze ubranie. Okej, okay, więc co sobie wybierzemy? Tak, bo zostaniemy przy koszuli w kratce, ale będzie to koszula czarna, czerwona. Dobra, czyli teraz dół, spodnie. No myślę, że sobie zrobimy chyba bardziej te brązowe bojówki. Okej, okay, co my tutaj jeszcze mamy? Nakrycie głowy.
Oczywiście możemy sobie też nakryć tutaj głowę, dość fajnie to wygląda, ale tak naprawdę, że to zasłania naszą fryzurę. Rękawiczki. Słuchajcie, wydaje mi się, że możemy takie rękawiczki sobie ubrać. Myślę, że czerwone rękawiczki będą fajnie pasowały do naszego ubioru, albo też zostajemy właśnie przy tych czarnych. Także weźmiemy sobie te czarne. Dobra, czyli w tym momencie klawisz F potwierdzi nasze tutaj ustawienia i myślę, że rozpoczniemy dalej rozgrywkę. Okej, musimy porozmawiać z Dutchem, także w tym momencie ja go tutaj szukam. A my tu mamy jakieś rzeczy, które możemy przejrzeć. Okej, słyszycie przez radio... Przez radio słyszymy wołanie o pomoc? Nie wiem, czy ja tej pomocy będę mógł udzielić, ale póki co ja idę do Dutcha, ponieważ miałem się z nim spotkać. Zamknięte potrzebujesz klucza. Czyli tu mam ładny arsenał broni. Ja idę do Dutcha, być może otrzymam od niego klucz. Eli, you there? I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want them back, I get it, I get it. I got friends that've been taken too. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Okej, czyli w tym momencie naszym zadaniem jest utworzenie ruchu oporu. Ale zanim jednak to zrobimy, musimy podejść do sejfu. Podobno są tutaj jakieś klucze, mapa, no i pistolet. Be careful out there. It's crawling with Peggy's. Those fuckers are willing to die for that psychopath that's leading them. No dobrze, musimy opuścić bunkier, ale zanim jednak ten bunkier opuszczę, być może mamy tutaj klucze do... o właśnie, otworzymy? Tak jest, świetnie. Więc zobaczymy, co my tutaj mamy w ogóle na wyposażeniu, z czego możemy tutaj skorzystać. Mogę coś przeczytać. 20 stycznia 2016. List do Dutcha. Okej, jeśli ktoś ma chęć go przeczytać, to oczywiście może go sobie spauzować i na spokojnie to przeczytać. Ja go sobie przeczytam w późniejszym czasie. Także my takich informacji będziemy sobie tutaj zasięgać w trakcie rozgrywki. Dobra, to są bronie, ale one są niestety pozamykane, także nic nie skorzystam z tego. Tu mamy kolejny, październik 13.2014. List z Hope, dobra. Tu mamy kolejny, prawdopodobnie jakiś list z 27 kwietnia 2015. Przypominam, że dzisiaj mamy 27 kwietnia 2018. Również list do Dutcha. Więcej żadnych listów tutaj nie mamy, także myślę, że możemy stąd wyjść. No i oczywiście, tak jak Dutch mówił, coś tu jeszcze jednak mamy, to jeszcze nie koniec.
Mieszkańcy Montany walczą o prawo. Dobra, tu coś na sekretarce się nagrało, ale ja teraz nie będę tego czytał. Okej, przeszukujemy. Dobra, słuchajcie, więc chyba zbliżamy się do wyjścia. Okej, tutaj gdzieś jest łopata, może jednak sobie ją weźmiemy, może nam się przydać. Tak, czyli możemy jeszcze jakąś rurkę sobie wziąć. A gdzie jest nasza łopata w ten czas? Nie mam bladego pojęcia. Okej, klawisz Q, czyli możemy tutaj sobie przełączać bronię. Dobrze o tym wiedzieć. Czyli musimy tutaj na spokojnie się nauczyć grać w tą grę. Akurat będziemy takie szkolenie pewnie przechodzić. Powiem wam, że naprawdę niesamowicie mnie to oślepiło. I powiem wam, zanim stąd wyjdę, to już naprawdę zaczyna mi się ten świat podobać. W momencie teraz, gdy wychodzimy, towarzyszy nam taka miła, dość przyjemna dla ucha melodia. Naprawdę fajnie to wszystko tutaj się z tym komponuje. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Czyli wchodzimy z podziemnego bunkra. Wszystko na to wskazuje. There's four ways you can go about this. First, you can liberate any hostages the cult's taken. Okay, musimy ratować cywili. We might just fight alongside you if you help them. Second, you can destroy Eden's Gate property that's all over the place now. Hell, they built two goddamn shrines on this island alone. Third, you can tackle resistance missions. There are a lot of folks out there waging their own war against this cult. And they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, you can take on the cult outposts that have popped up across the county. Musimy wyzwalać przestępców kultu. Those places will give the resistance solid footholds to push back against Eden's Gate. Okej, to są takie cztery podstawowe, a aczkolwiek najważniejsze rzeczy w rozgrywce, żeby stworzyć tutaj ruch oporu. For now, head south and take out any culture you see. And help any folks in need, would you? Dutch out. Okej, czyli musimy wyzwolić wyspę Dutcha. Czyli to jest ta wyspa, na której w tym momencie się znajdujemy. Prawdopodobnie to jest wyspa, także ja tutaj rzucę okiem na mapę, zobaczyć jak to wygląda. Czyli wszystko wskazuje, że my z tego mostu tu po prostu spadliśmy, no i Dutch nas tutaj odnalazł. A jak wygląda cała tutaj mapa? No, tak naprawdę mamy malutki zalążek tej mapy. Niestety nie jesteśmy w stanie jakoś tutaj tego ogarnąć. Póki co, no musimy przeszukać całą wyspę. Okej, wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj cywila, którego będziemy musieli wyswobodzić. Jak i też mamy dwóch przeciwników. Postaram się załatwić to po cichu, a skutecznie. No okej, świetnie. No to chyba chodziło. Okej, przeszukujemy tutaj ciała przeciwników. Tak jest, uwolnię cię, spokojnie. These loony fanatics are out of control. If you want to protect yourself, I think there's a prepper stash near the boathouse. Should have some good gear squirreled away. Okej, czyli że tak mówiąc, mamy pierwszego człowieka do naszego ruchu oporu, oby tak też było.
A więc ja rzucę tutaj na mapę. Tu mamy skrytka kryparska. Co tam się znajduje, tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że w pewnym czasie się tego dowiemy. Dobrze, słuchajcie, tu widziałem jakiś budynek. Ja się teraz do tego budynku udam. Przypomina mi tutaj się właśnie udam z Far Cry'a Primal. Właśnie tam też na stop mówiliśmy o udam, które było tak naprawdę, że tak powiem, promieniem. A my w tym momencie tutaj udajemy się do środka. Czytaj. Ołtarz kultu. Dobra. Czyli jak ktoś jest ciekawy, jak najbardziej może tutaj to wszystko sobie przeczytać. Jakaś wiadomość na sekretarce. My sobie ją zostawimy albo ją sobie otworzymy. Hey Henry, I'm at the edge of the wood near where you spotted the fire. Niekoniecznie będziemy tego słuchali, ale niszczy ołtarze. Okej, słuchajcie. Taki ołtarz kultu się znajduje na tej wyspie, także ja sobie już go zaznaczyłem na mapie. No i ja pierw... No nie wiem, gdzie mam się udać w pierwszej kolejności, czy tu, czy tam. No cóż, myślę, że może w pierwszej kolejności udam się do tego miejsca, gdyż to jest naprawdę bardzo blisko. Oczywiście będziemy tutaj ze szpadlem podążali. Ponieważ ten świat jest taki dość mglisty i naprawdę utrudnia to poruszanie się na tym, na tych mapach. Okej, okay. Powiem wam, że nie widać tutaj nigdzie przeciwników. Czytaj. Okej, okay, świetnie. Czyli my w tym momencie mamy jakieś zadanie. Cel misji. No i sposób, by dostać się do hangaru na łodzi. Okej, okay, a więc... Fuck, kid! You hit pay dirt! That's the location of a prepper stash! If you can find your way inside, there's usually a bunch of useful shit that's been squirreled away. We'll go take a look! Okej, okay, słuchajcie. Póki co nie widzę żadnego... przeciwnika. Mimo że brzmi to jak strefa przeszukiwań, tak to wygląda. Okej, może wejdziemy na górę, coś więcej zobaczymy. Okej, czyli musimy znaleźć wejście jakieś do łodzi. Z tym, że ja tutaj nic nie widzę. Może tędy. Okej, słuchajcie, potrzebujemy klucza. Może klucz jednak nie będzie potrzebny. Może uda nam się dostać od strony wody. Okej, niestety łodzi tutaj nie ma. Ale jak widzicie, udało nam się dostać na górę. No cóż, raczej nic tutaj więcej nie znajdziemy. Dobrze, jak najszybciej stąd się wydostajemy. Ale jeszcze na wszelki wypadek przeszukamy sobie tutaj wszystkie możliwe miejsca, których też nie mam. Dobra, słuchajcie, musimy się cofnąć tutaj do tego punktu, gdyż założyliśmy zasilanie. Także coś w tym momencie powinno nam tutaj się wydarzyć. Ok, puszczamy jak prawdopodobnie tu będzie wodę.